Stare i zapomniane sprzed kilkudziesięciu i kilkuset lat. Mowa o cmentarzach w regionie, o których istnieniu wiele osób nawet nie wie. Wiele z nich wymaga renowacji, a przecież wszystkie są częścią naszej historii. Często zapomniane, lecz z bogatą historią. Tak wygląda większość dawnych nekropolii w regionie. W Złotowie najbardziej znany cmentarz powstał, o czym nie każdy wie, w trakcie epidemii dżumy, która miała miejsce na początku XVIII wieku. To jest wspaniała nekropolia, ponieważ tam leżą obok siebie Polacy i Niemcy, katolicy. Często nazwiska polskie mają imiona niemieckie i odwrotnie. Obok leżą także Ewangelicy. Ze względu na piękno znajdujących się tam nagrobków, cmentarz nazywany jest zwyczajowo Złotowskimi Powązkami. A to nie wszystkie nekropolie w Złotowie. Na wzniesieniu pomiędzy dwoma jeziorami znajdował się żydowski Kirkut, który funkcjonował do 1935 roku. Potem został zniszczony, a bezcenne żydowskie macewy służyły często jako materiał budulcowy. Kilkanaście lat temu udało się w czasie prac porządkowych odnaleźć ponad 100 takich no, w różnym, powiedzmy, stanie macew. Często były one potłuczone. Symboliczny kopczyk z odnalezionych macew stoi teraz w miejscu dawnego cmentarza na Górze Żydowskiej. Podczas II wojny światowej w trakcie ciężkich walk w Złotowie poległo wielu żołnierzy. Najpierw byli oni chowani w mieście w kwartale ulic Nieznanego Żołnierza, Amoniuszki i Bohaterów Westerplatte. Potem ciała przeniesiono na cmentarz wojenny. W Czciance mało znany cmentarz, a raczej jego pozostałości, znajdują się przy ulicy Wieleńskiej. Tam ostatni pochówek bodajże miał miejsce w 1943 roku, a to co zostało dzisiaj, to są jedynie pozostałości po niewielkiej ilości grobów. Tam znajduje się zresztą kamień wspominający to, że była to ewangelicka nekropolia wsi Czcianka. Wsi, bo Czcianka do połowy XX wieku dzieliła się na trzy części: miasto, wieś i folwark. Zupełnie niedawno zapomniany cmentarz ewangelicki odkryto w Witankowie w trakcie budowy obwodnicy Wałcza. Po 45, po wymianie ludności na tym terenie, po prostu ten cmentarz powolutku odchodził w zapomnienie. Kamienie z muru zostały zagospodarowane, płyty nagrobne prawdopodobnie w taki sam sposób trafiły częściowo na inne cmentarze. Takie zapomniane nekropolie znajdują się również w Pile, o czym w programie Tajemnice Piły opowiadali historycy. Pierwszy cmentarz katolicki, ten najdłużej trwający aż po koniec XVIII wieku, był przy kościele świętych Janów, wtedy zwanym jeszcze kościołem Najświętszej Maryi Panny świętego Jana Chrzciciela. Czyli w miejscu obecnego hotelu. Pierwszy cmentarz ewangelicki z kolei znajdował się przy ulicy Kilińskiego. W związku z epidemiami, które miały miejsce w latach 30. XVIII wieku, powstała nekropolia przy Alei Wojska Polskiego. Potem zamieniono ją na cmentarz wyznaniowy. Tutaj nie chciałbym straszyć mieszkańców Górnego, ale naprawdę duży obszar ten cmentarz zajmował i zaczynał się w zupełnie innym miejscu niż dzisiaj. Kilka bloków przynajmniej stoi na tym właśnie pierwotnym cmentarzu. Na terenie przedszkola numer 5 i obecnej szkoły policji spoczywają z kolei wyznawcy judaizmu. Kirkut funkcjonował od początku XVII wieku. Po nocy kryształowej był systematycznie niszczony i likwidowany. Obecnie przypomina o nim pamiątkowa tablica odsłonięta przed 2 laty. A więcej o historii pilskich cmentarzy w dzisiejszym odcinku Tajemnic Piły o godzinie 19:00.